Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta, to jest Aaron. Dzisiaj nagrywamy takiego jednego vloga, zostaje mi. Jak sobie tu przyjeżdżę i tak dalej. Przed chwilą skończyłam sprzątać paka i nagrywałam dla was poprzedni odcinek. A teraz chcę wam pokazać coś fajnego, bo już wam to pokazywałam w sumie. A mianowicie odkurzacz do koni. Ale się nie sprawdził, bo Aaronowi się w ogóle sierść sypała. A teraz powoli zaczął gubić sierść zimową. Letnią. Powoli zaczął gubić letnią sierść, więc może coś się uda tym wciągnąć, chociaż na razie jest i tak mało tej sierści, ale spróbujemy. Więc pokazujemy z Aaronkiem wam odkurzacz. Taki o, to jest taka końcóweczka. Ogólnie do tego odkurzacza są różne końcówki, ale ja wybrałam taką, bo do takiej sztuki sierści wydaje się, że jest najlepsza. Tam wypisuję. Patrzcie, jaką Aaron ma biedną rankę. Wszędzie ma rany. Na klacie też ostatnio zauważyłam dzisiaj, że ma nowe. Będę musiała mu wszystko posmarować zaraz. Ale najpierw chcę wam pokazać odkurzanie. Nie wiem, nie widzę. No to nie jest ten moment chyba. Nie no, to się tak zapełnia w tym odkurzaczu. Wiadomo, że tej sierści nie będzie tak dużo, jak mojego psa, bo mój pies się sypie jak nie wiem, jak kot perski. Ale coś tam brakuje w tym przypadku. Tylko mało jeszcze. Najlepiej będzie po zimie. Tak, foksa, z którego nie wolisz. No. I jeszcze zrobimy test tego, jak będzie golenie koni, ponieważ do zestawu z tym jest maszynka do golenia, która w ogóle też tak wciąga się, wiecie co, że nie będzie tego typu. Zobaczymy, czy poradzi sobie z ogólnieniem konia. Aaron, to mocno. Przepraszam. Coś tam wciąga, ale nadal nie jest zbyt wiele. Ja potrzebuję jakiegoś konia, który się tak mega, mega sypie. Patrzcie, wciągnęło... To Fox. Sypie się? Mhm. Zaraz idziemy do Foxa. Coś tam jest. Niewiele, ale jest. To idziemy jeszcze zrobić test na Foxie. I w ogóle na stronie Neakasa, czyli firmie, która wyprodukowała ten odkurzacz, macie zniżkę Marta 10, jakbyście chcieli kupić sobie coś takiego. Ja wam to bardzo polecam. Może niekoniecznie do koni, ale do psów jest super. Ja mówię, w którymś odcinku muszę wam pokazać, jak ja to szczotkuję psa i zobaczycie, jakie to działa. Chyba. No, muszę rehaby czesać, więc na dniach może akurat zrobię to do filmu i wam pokażę, jak to jest super. Natalia, czy ty masz u siebie w stajni przybliżasz, czy bierzemy ten? Ten? Dobra. No to Aaron, chowałam się na razie do boksu i za chwilę wrócę do czyszczenia od ciebie. Idziemy jeszcze do Foxa, bo do tych, którzy coś więcej wciągną. No idź. No zaraz pójdziesz na jazdę. Widzowie, jesteśmy na stajni u Foxa teraz. Jest Natalia i Natalia będzie odkurzać Foxa teraz. Ale mi się wydaje, że one mają jeszcze tej sierści za mało. Że to wiesz, kiedy najlepiej będzie? Po zimie. No. Albo Jan zacznie się tak z nim faktycznie zimować. No. Dobra. Teraz jeszcze jest tej sierści za mało, ale myślałam, że jak Aaron już troszeczkę zaczął się sypać, to może akurat, ale... No. To musi się serio sypać. Tym czerwonym? Tak. Nie wiem się. Wyciąga cokolwiek? Przez to, że on ma białą sierść, to ja nie widzę. Ale to zobacz na tej szczotce. Na końcówce, czy coś jest pomiędzy tymi ząbkami. No, coś tam jest. Ale on się za mało sypie też. No. To musi być taki sierściuch, taki wiesz, misiek. Na dupie mi się sypie najbardziej.
czekaj, ja ci pociągnę za kabel. Ups. Dobra, naprawiłam. Podłączyłam z powrotem. Odkurzaj. A Fox nie jest taki delikatny jak Aaron. Aaron to się denerwował, jak go tym robiłam. A Fox? Fox to gdzieś. Aaron to książę. No, ej, wyciągnę trochę. Muszę umyć ten pojemniczek. No. Moja mama pożyczała ten odkurzacz ostatnio i odkurzała koty. Ona kocha ten odkurzacz. Ona zawsze, jak do niej przyjeżdża, mówi: weź ze sobą odkurzacz, bo ja będę odkurzać koty. Aha. I odkurza całymi dniami kota. Jednego. Bo tylko jeden jej się daje, drugi jej nie lubi. To pomyśl, jak to będzie po zimie działało. Jezu, no to będzie coś pięknego. To będzie zbawienie, bo to będzie działało tak samo jak te wszystkie braszki i tak dalej, ale nie będzie trzeba tego co chwilę opróżniać, tylko będzie to samo wciągało, więc to jest super. Bo to ma nawet taką samą końcówkę jak to, jak braszka chyba. No, coś takiego. No. Z piłka najlepiej u mnie do pistoli. Także no, Neakasa to jeden pro, dokładnie to się nazywa, na stronie Neakasa, Marta 10, zniżka. Polecam. Ja również. Ale bardziej polecimy Wam to po zimie. No. Jezu, patrz ile piachu to zleciało z tych koni, czekaj. Już. Ja to wyciągnę. Otworzymy. Coś tam zebrało, ale głównie kurz, ale działa. Do kurzu też się nadaje, słuchajcie. Tak, jest za mało sierści u koni. Ale... A patrz, tak to się sypie. No bo to musi być taka mocniejsza sierść, taka wiesz, jak jest po zimie, takie kłęby aż wychodzą z tych koni, a nie takie pojedyncze włoski. Ale po zimie to będzie idealne. Coś pięknego. No, będziemy tego dużo używać. Dobra, idę czyścić Arona i widzimy się na hali z Natalią tu również, bo Natalia będzie jeździła na Foxie na Cordeo. A ja na Aronie normalnie będę jeździła, dzisiaj zamiana ról. Dobra, jestem już na stajni u Aronka i w ogóle mam tutaj coś nowego. Pokazywałam Wam to w poprzednim odcinku, ale nie każdy oglądał, dlatego pokażę Wam jeszcze raz. Lizawka ziołowa z pasieka lipowy Gaj. Kupiłam to na Warsaw Dumping, z ciekawości czy Aaron to będzie lubił, bo to jest podobno jakieś mega zdrowe, naturalne i w ogóle alternatywa dla tych wszystkich cukrowych lizawek, bo to jest miodowe. I jak widać Aaron... O, Aaron się odpił. Jak widać Aaronkowi smakuje. I jest to z ziółkami z rumiankiem i ostropestem, więc to jest podobno na trawienie. Zdrowy fit. I jeszcze Wam pokażę, co jeszcze mam. I jeszcze Wam pokażę, co jeszcze mam. Co ja gadam. Pokażę Wam, co jeszcze mam ze sobą. I jeszcze Wam pokażę, co mam innego tutaj. Co jeszcze musimy przetestować. Mam trochę nowości. Jeszcze dwie rzeczy. Z nowości, które mam, to są oliwki do pyska dla koników. I tu jest właśnie taka na oddychanie z eukaliptusem. Tu jest relaksująca z lawendą, a tutaj jest z brokatem, więc Aaron nie ma problemów oddechowych, nie jest spięty, ale potrzebuje brokatu, więc za chwilę ją nałożymy Aaronkowi na pyszczek i zobaczymy, jak się będzie błyszczał, tylko on ma brudny nosek, bo jadł horsliksa i później tą lizawkę, a ja nie mam mokrych chusteczek, ale chyba pójdę do Natalii, bo widziałam, że ona ma i umyjemy mu nosek i posmarujemy tym. Patrzcie, posmarowałam Aaronowi nosek tym brokacikiem, oliwką z brokatem i patrzcie, jak on się ładnie błyszczy. Co prawda na różowych chrapkach tego za bardzo nie widać i w ogóle tego horsliksa to nie doprałam mu z tego nosa, mimo że szorowałam mu trochę te chrapy, ale się nie udało. Ale na tych ciemnych, szarych chrapkach to ślicznie, więc to jest coś super dla koni, które nie mają różowych chrapek. Na różu też widać, ale słabiej, a na czarnym no mega. Ciekawe, czy jakbym ten olejek wtarła w grzywę, to by działało. Ale do grzywy mamy coś innego, bo jak robiłam zakupy na ślepo, to kupiłam sobie taką odżywkę z Ekuskera, tą brokatową złotą i też ją zaraz użyjemy, tylko najpierw wyczyszczę Aaronka i zrobimy jeszcze test tej odżywki. A i pamiętajcie, że do Horseline'a macie kodzik Aaron 10 i możecie tutaj zamówić wszystkie suplementy i produkty ze zniżką 10% z Aaronkiem. Dobra, Aaronek jest już wyczyszczony, jeszcze musiałam mu posmarować jego ranki, bo to były jakieś konie pogryzły, jest biedny, pogryziony i jeszcze na szyi ma rankę, o tutaj, też jest posmarowana. I mogę go już siodłać, ale zanim to zrobimy, tak jak mówiłam, pokażę Wam tą odżyweczkę, więc zrobimy
test. Specjalnie włączyłam flesza, widzowie, żebyście lepiej widzieli brokat. I psikamy. Jest to taki bardzo, bardzo delikatny połysk, ale taki subtelny. Podoba mi się to, że nie jest taki mocny, tylko taki na co dzień do używania, fajny. Najmocniejszy brokat ze wszystkich, jakie używałam do koni, jest z Efola, z takimi mega grubymi drobinami. A ten jest taki drobniusieńki, prawie go nie widać, ale daje taki ładny połysk, taki naturalny, delikatny, fajny. Ale dla porównania popsikam Aaronowi szyję z drugiej strony brokatem z Efola i zobaczycie różnicę, o czym mówię, bo tutaj jest naprawdę taki drobniutki brokacik, a z tego Efola to już jest taki aż chamski, ale ja lubię taki mocny brokat, mi się to podoba. Dobra, z drugiej strony porównanie. Patrzcie na to. Tutaj ta odżywka się naprawdę bardzo mocno błyszczy i widać ją z daleka. A ten z Ekusa, tutaj też popsikałam trochę po szyi, ale widzicie, on nie jest aż taki wyrazisty. Tutaj ten efekt jest taki bardziej delikatny, więc jak ktoś woli taki delikatniejszy efekt, to na pewno mu się bardziej spodoba odżywka z Ekusa, a jak ktoś woli taki bardziej mocny, taki jak ja lubię, no to ten z Efola widać bardziej. Co Aaronek spędzi? Dobra, siodłamy Aarona. O, patrzcie, coś tutaj błyszczy. Ale psiknę jeszcze, może, o, wiem gdzie psiknę, bo tutaj popsikałam po grzybie i żeby było na takim podobnej strukturze, to popsikamy ogonek. Patrzcie. Patrzcie, jaki efekt to daje. Z daleka się błyszczy. Ślicznie. U mnie Echo jest top 1 odżywką z brokatem. Polecam wam. I co? I w tym momencie Aaronek jest gotowy do osiodłania. Siodłamy się i idziemy na halę. Ja już gotowa, ubrana w kaski i oficerki. Jeszcze muszę Aaronowi ubrać o głowie, ale jeszcze wam pokażę, co za czaprak piękny ubrałam Aaronkowi. Ubrałam nieciaka w serduszka, którego Natalia mi strasznie zazdrości. I wiem, że ona jest na hali, więc trochę powkurzamy. I będziemy jeździć w tym czapraku. Przystałam o głowie do ubrania i idziemy na halę. Widzowie, jesteśmy już na hali, a to osiodłany Aaronek w pięknym różowym czapraku. Natalia, jak ci się podoba mój czaprak? Piękny. To za to masz piękne buty do jazdy. Patrzcie, widzowie. Natalia jeździ na kordeo w trampkach. Ja dzisiaj ubrana cała jak choinka. Niebieski dżabrak, zielona kamizelka, różowe skarpety i buty. Masakra. Adidas. Masakra. Dobra, ja wsiadam na mojego rumaka pięknego. Aaron to jest chociaż pod kolor. Różowy naczółek, różowy czaprak, różowe moje buty. Tylko ja mam fioletową bluzę, ale różowy i fiolet do siebie pasuje, więc git. Wsiadamy. Po 21. Zmienię kierunek. Tak. Nie. No tam szeroko jest. Co? Szeroko.
Aronek już jest w boksie, ja posprzątałam mój sprzęt i jeszcze zostało nam zrobienie pudelek dla Aronka i w końcu przyszły suplementy, więc w końcu Aron będzie miał suplementy. No i idziemy robić jedzonko. W ogóle przydałoby się umyć te pudełka, ale nie dziś. Poza tym planuję w ogóle kupić nowe wiaderka dla Arona, więc nie wiem, co sobie zrobię z tymi tutaj. Ale na razie będzie jest brudny. No i tak tylko wsypują z tego do żłobu. To jest tylko na chwilę. Nara! Do pudełek, o, smakołyk Arona, który wyleciał mi z paki. Do pudełek wsypałam jak na razie pół miarki jego granulatu nowego i pół miarki sieczki. Niestety więcej nie dostanie, ma dietę. I dajemy jeszcze gamma oryzanol, na mnie uśnie, oraz... O Jezus! Oraz Buspelię! Pamiętajcie, że z kodem ARON10 macie zniżkę w Horseline, już wam o tym mówiłam na początku filmu, ale mówię wam jeszcze raz, żebyście pamiętali. Wsypiemy jeszcze suple i damy mu jeszcze marcheweczki do tego. O Jezu, tak. Super. Widzowie, jakbyście pomyśleli kiedyś, że jesteście niezdarni, to właśnie chciałam zanieść pudełka, podniosłam je i mi się rozsypało wszystko. Robimy pudełko od nowa. Aron ma drapanko, a ja chciałam wam powiedzieć, że mam do was sprawę, a mianowicie zbliża się Aron i nie wychodzi z boksu. Ura, marchewka. Chciałam wam powiedzieć, że mam do was sprawę, że zbliża się sezon golenia koni. I rok temu Aron miał wygolonego Patryka i SpongeBoba. Dwa lata temu miał wygolonego Simbę. A w tym roku nie wiem, co mu wygolić, więc musicie mi napisać koniecznie w komentarzach, jakie macie pomysły, co mu wygolić w tym roku na zatku. Liczę na jakieś oryginalne pomysły. Nie piszcie jakieś serduszka czy coś w tym stylu, tylko coś takiego wiecie. Na przykład, nie wiem, Zygzak McQueen czy coś w tym stylu. Coś takiego mega zaawansowanego i takiego, co jeszcze nie było. Napiszcie mi w komentarzu, co chcielibyście, żeby Aron miał na zatku w tym roku. A ja co? Ja się z wami żegnam. Jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!